Witam was w moim let's playu z gry Alice Madness Returns i będziemy kontynuować naszą rozgrywkę. Jak zapewne pamiętacie właśnie, żeśmy zginęli w ostatnim odcinku tam przy Imbrychu, także lecimy dalej. Zbieramy sobie zęby. Tak, polegliśmy przy pojedynku z Imbrykiem. A do tego żeśmy pokonali, ale już następnego się nam niestety nie udało. Dobra, dziadku, chodź. A to dziady. Się nie zesraj. Ej, słuchajcie, ładnie, sprawnie to poszło. Okej. Japońskie dzieci. Aha, bo tam jest metod. Jeszcze tyle tego gada trzeba było pokonać. Ja zauważyłem, że już mam na ich strategię. Ona nie zawiedzie. Kurde, Alicja. Dobra. Możemy lecieć dalej. Świetnie. I po problemie. Słuchajcie, teraz jeszcze musimy się udać tam, gdzie zabiliśmy tamtego stwora. Ten, gdzie to jest? Chyba tędy. Muzyka nam dogrywa tak, jakby jeszcze coś się tu miało dziać. Mam nadzieję, że będzie spokój. Alicjo. Ej, no chyba jakiś żart. Czy to tak bez autozapisu? Czy jak? Bo ja już nie wiem. Japońskie dziecko. No nie! Jak jesteśmy blisko nich. Okay. No i teraz jest spokój. Tylko jeszcze pytanie, gdzie jest Lost and Found. Okej, tylko jeszcze pytanie, gdzie jest to miejsce, gdzie zabiłem tamtego. Bo on zęby zostawił. No niby tutaj, ja nie widzę tych zębów, no trudno. Okej, może po prostu przepadł. O! Kot! He's obsessed with time. Find him, or
Your own time may be short. Okay. Kot nam pomaga. Dobra, i teraz to. A, tutaj normalnie, okej. Przyjmiałbym chipsy. Teraz muszę między zębów sobie wyciągać paprykę. Znaczy paprykę, chipsy. Ale tylko czasami tak milczę. Przepraszam. Aha, to jest najpiękniejsza na świecie czasówka. Okej. No i do góry. Ale cichutko, pomimo tego, że to są tryby. Wow. Zazwyczaj tryby są dosyć głośne. No i co teraz? Aha, tutaj okej. Zauważcie, że coraz częściej pojawia się ten znak specyficzny. Już słuchajcie, nie pamiętam, co on znaczy. Co to jest? Część jakiegoś talerza, czy co to? Tu jest zamknięte, będziemy musieli sobie to otworzyć w takim układzie. Okej. Musimy się udać tu. Ale mi ta gra, słuchajcie, wciąga, co tutaj jest? Lecimy. Bym mógł, to bym normalnie dwugodzinne te let's play'e nagrywał, ale fizycznie po prostu nie mam miejsca tyle na dysku. Okej. Zombuszki. Teraz pytanie, czy najpierw tu, czy do góry? Najpierw zobaczymy. Nie, wiecie co, może jednak tam najpierw do góry pójdę. Zdawało. To jest teraz tam dalsze przejście, więc teraz możemy się spokojnie cofnąć do tego, do tych tam zombuszków ukrytych. Okej, lecimy. To jest, słuchajcie, gra dla dentystów i dla psychiatrów zarazem. Dentyści zaspokoją swój fetysz zębów, a psychiatrzy Alicją się zaspokoją. Więc tu dziwnie czerwono tutaj jest. Wow. A, coś tak mi się właśnie zdawało. Dobra. Słuchajcie, ta gra jest naprawdę coraz trudniejsza. No. I macie tutaj na to dowód. Właśnie. Jest butelka. A dobrze, przynajmniej te zęby nie przepadły. Czasem jak ona beka, to mam wrażenie, że on mówi chuj. Naprawdę. A wiem, to już są moje schizy. Okej, ile mamy tych butelek? 8 z 18, także właściwie to jest nic. A my jesteśmy cały czas w pierwszym rozdziale, jak widzicie. Rozdziałów z tego, co słyszałem, jest 5. Więc czeka nas jeszcze długa przygoda. Mam takie śmieszne małe te nóżki. Jak pacają po ziemi. Dobra. Alice, dlaczego ty stoisz? Zęby kolejne. O nie, kolejne zjazdy. Nie lubię zjazdów. Okej, teraz długi ekran wczytywania.
Chciałbym poinformować, że znowu tradycyjnie w weekend nie będzie filmiku, więc postaram się w tym tygodniu jak najwięcej powrzucać. A, pamiętam ten moment. To wybucha teraz, czy nie? Ja najpierw się to chyba zbierało. A właśnie, to było do... Zresztą przeczytajcie sobie sami. No. Czy po prostu bomby. Znaczy do niszczenia. Co do tego, co mówiłem na ostatnim vlogu a propos tego dnia z mojego życia czy coś takiego, to nie zauważyłem jakiejś tam genialnej genialnego odzewu, więc chyba póki co się wstrzymam z tym. No bo wiecie, no też bez sensu, żeby było coś, czego wy nie chcecie, albo szczerze wam nie rozlicam. Natomiast jeżeli to, co mówiłem a propos coverów, to się nie zmieniło. Kiedy mi ten grzyb tu wyrósł? Okej. No. Dawaj zębuchy. Można zniszczyć. Można chyba. Dziwne. Okej. Teraz tak, czy musimy iść tędy? A, tu jest jakieś wejście, okej. I shrink. Swoją drogą dla mnie jest troszkę małym absurdem to, że... Posłuchajcie na w języku angielskim shrink ma teoretycznie dwa znaczenia. Nie wiem, czy to jest obraźliwe, czy po prostu jakieś takie slangowe określenie na psychiatrę i zarazem właśnie określenie na zmniejszenie. Mamy tutaj te płonące drzwiczki. Lidl, nazwisko Alicji. Our lovely library was a fire trap. A conflagration waiting to happen. Jakiś dziwny klucz. Ciekaw jestem, jak gra ma zakończenie, bo swoją drogą też słyszałem o tym, że jest podobno jakiś bonusowy level czy coś takiego w tej grze. Nie wiem, czy to prawda. Dlatego widziałem to, ktoś mi tam na let's play'u pokazywał. O nie, japońskie dzieci. A, histerię możemy używać. Enter. Okej, no a to tylko przy niskim życiu, rozumiem, tak? Tak. No to nie ma sensu na razie używać. Alicja, ty głupia małpa. Zobaczymy histerię. Wow. Zerusz się. Ej, no wow, dwa pociągnięcia mieczem. Znaczy może mi już nie ma. Nieźle. No tam są kolejne. No ale to jest dosyć niebezpieczne, bo mamy jeden kwiatek życia, tak? Mi się to podoba w tej grze, jak to jest wszystko przeplatane. Piękno i makabra. Właśnie tutaj kwiatki. Za chwilę potem jakieś potwory. Super to jest. Okay. Idziemy dalej. Wiecie co? Ja może jeszcze
Tylko sprawdzę, jak to się nagrywa, a to za sekundkę. Ponieważ muszę do checkpointa. Okej. No to co się domyślić można było. Co ty robisz? Dobra. Także dotrzemy do zapisu. Mam nadzieję, że dosyć szybko nastąpi. Blasted good night. Atta, I recall leaving you in a decrepit condition. What? Not in pieces. No, it's you. What happened here? You've lost your hat, and some hearts are missing. Missing indeed, though things being what they are. I barely missed their missing. As to what happened, you should know that better than I. Did your face, after all? I know my place. When did you ever know your place? Or how to keep it? Now what's going on? What's going on? Round and up and down into my ears and through my eyes, and up my nostrils, down my gullet and whining in my cat. Papa was exceedingly fond of trains. I don't like them much. You won't like this one at all. Nothing like when Mock Turtle was in. Mam wrażenie, że gra jest troszkę zbyt prześwietlona, chyba zmniejszy gamma. Bloody shambles. The stink is ferocious. Light, blinding. The noise, hellacious. Ah, quite, Tata. I get the idea. A bad train. The world is upside down, Harry. Inmates run the asylum. No thanks. And worst of all, I've left tealess. Tragic. If I do help, will you help me in return? Cross my heart, if I had one. Find my limbs and toss them into the chute. Machines will do the